Zaraz, dobra, bo coś wygląda jakby tam po lewo to się nie zapętlało, ale może jednak się zapętla, jeżeli przejdę tędy. Podejrzewam, że tak. Zaraz zobaczymy. A nie, aha, dobra, tak, tam po drugiej stronie przejścia nie ma. Ale to pytanie tutaj, dobra, nie, raczej chyba dosyć duże są te miejsca, gdzie to wykrywa, gdzie ja mogę te ładunki założyć, więc to chyba nie to. Tu mogę pewnie też, tak. You've reached one of the target sites. Place a proton core, prime it. Then give the signal, Mandalore. Arming signal received, Mandalore. The proton core is active. Only one proton core remains to be set. We're encountering heavy resistance. I don't know how long we can hold out. What the hell was that? I told you to wait! Mandalore, we've made contact with the enemy, and one of the cores has detonated prematurely. Was it in the target zone? No, Mandalore. We have failed you. I offer you my... Do we have another core? No, Mandalore. Even with the other two cores set in the ship, it will not be sufficient to destroy the vessel. We need to find another proton core, or we need to make one. All right, wait for my signal. This isn't over. And don't kill yourself before I tell you. Dobra, to już wiemy, dlaczego tam był ten missile bay i tam będziemy musieli się zdecydowanie cofnąć, żeby tą jeszcze jedną bombę protonową ogarnąć, ale to za chwilę. Pierw jeszcze się przejdźmy tutaj po statku. Dobra, czy jesteśmy gdzieś tutaj? Tutaj nic więcej chyba nie ma. Było jakieś przejścia, zakamarki, w których też widzę, że chyba nic nie ma. Więcej sitów, dobra, to tutaj zdecydowanie lecimy piorunkami. To jest tutaj dosyć sporawo. No dobra, większość posmażona. Ten został. Dobra, fajnie. Fajnie, ładnie poszło. Zapewne będzie dużo szczątek do przeszukania, więc zbierajmy, zbierajmy. Jak najbardziej. Okej. Jakieś nowe rękawice, nie rękawice. Wszystko będziemy oczywiście podnosić. Za chwilę idziemy. Będziemy musieli się, jak mówię, cofnąć do tego Missile Bay'a, żeby coś tam znaleźć. Ok, czyli tu dochodzimy tu. Dobra. Tu jeszcze mamy jakieś pomieszczonko, więc zobaczmy. Ok, więcej skrzynek do pozbierania z rzeczami. Spoko. Dobra. To wiecie co, ja się od razu chyba cofnę, bo wiemy, gdzie jest ta głowica. Pytanie, czy ją mogę zebrać teraz. Być może. Ewentualnie gra mi podpowie, co zrobić, żeby ją zebrać. Bo tam coś było napisane, ale już nie czytałem wtedy dokładnie co. Bo nie wiedziałem, że to będzie mi potrzebne teraz. Sprawdźmy Missile Bay. The proton core is locked into the bay, cannot be removed. You may be able to find an override console. Dobra. Czyli szukamy konsoli jakiejś, gdzie będziemy mogli tamtą głowicę po prostu sobie odblokować. Dobrze. Taki jest nasz aktualny cel. Chodźmy tutaj na prawo i tam, gdzie nas jeszcze nie było, sobie pójdziemy. W takim rozrachunku. Czyli tutaj. I zobaczmy, co tu znajdziemy. Dobra, tu jest zawieszone, czyli tu nic nie ma. Tam chyba w ogóle mamy tą ostatnią głowicę podłożyć. O ile się nie mylę. Okej, okay, kolejne jakieś pomieszczenie z rzeczami, z fontami. Zróbmy sobie może quicksave'a just in case. Palmy sobie speeda. I zobaczmy, co tutaj mamy. This door leads to my cell. I had forgotten. If there is time, I would like to center myself. There is a meditation chamber within my cell that I would visit one last time. Past the surface, there is the Force. Where once there was a world that was strong in the Force, now there is a barren wasteland. It has taken time for me to return here. I lost my way. But I've been stronger for the journey.
What happens now shall not be done out of hate or revenge, but for the sake of all life. And I ask you finally to forgive me. This body is a prison no longer. No dobra, we has come to the terms with the death of her world and claimed the hatred within herself. Dobra. Ma więcej po prostu punktów mocy, fajnie. Dobra, daliśmy jej to. Możemy sobie jeszcze to zwiedzić w ogóle. Tą jej komnatę do medytacji. Plus mamy tutaj jakieś rzeczy też do popodnoszenia, więc sobie popodnuśmy. Zawsze to jakieś tam dodatkowe zasoby jeszcze. Fajnie było znaleźć, jak mówię, stół z chemikaliami, ale może być ciężko. Dobra, zakładam, że nic w jej tutaj już komnacie nie ma, ona sobie tutaj przepomedytowała i tyle. Dobra, czyli tutaj taka mała poboczna rzecz jeszcze. A my ruszamy dalej i pytanie, gdzie może być jakaś konsola, która nam zwolni te głowice. No zakładam, że tu. Zobaczmy. Mamy więcej na pewno przeciwników do pokonania, więc sobie ich przymaszmy na dobry początek. Bo jest ich tutaj całkiem sporawo. Dobra. Jeszcze tu został, jest tam ledwo żywy. Okej. Okay. Czy mamy jakieś szczątki? Otóż mamy, więc poszukajmy je. Szkoda, że nie ma jakiejś mechaniki, która automatycznie podnosi te rzeczy, kurde. Automatyczne lutowanie by się przydało. Uj, ile jest sportpaków. Podejrzanie dużo, więc zapiszmy sobie grę. Aha, dobra, i tu mamy przejście na inny poziom. Na mostek. Dobra, pytanie, bombsite. Tu, no dobra, czyli tu nie mamy tylko bombsite'a. Central chamber, tutaj maintenance bay. No dobra. Zobaczmy. One proton core detonate prematurely. Okej, okay, build another. No dobra, tu żadnej konsoli nie widziałem w tych moich wojażach, więc zakładam, że nic tutaj nie ma. Dobra, zrobię jeszcze jednego quicksave'a, idziemy na mostek. W takim razie. Tu się zmierzymy z Nihilusem. To jest więcej niż pewne. No dobra, zapiszmy grę. Włączmy sobie force speed'a na razie. I ruszamy przed ciebie. Okej, okay, na początku będziemy mieli oczywiście jeszcze trochę jakiegoś tam poderu, że tak powiem, do pokonania. Okej, okay, Mandalor jeszcze dostał level, Vises podobnie, więc rozdajmy im te punkty. Damy po prostu tak, jeśli chodzi o park dla Vises. Damy jej po prostu wytrzymałość, bo jakieś regeneracje życia i tak dalej ona już ma. Dobra. Jeśli chodzi o moce, dajmy jej może tą lepszą tarczę, bo ona chyba może mi ją dokładać. Jeśli chodzi o Mandalora, to jego te podstawowe skille. Dobra. Save. I ruszamy dalej. W takim razie, najpierw na lewo. Kolejny poder. Więc szybko tutaj pokonajmy wszystkich. Nie powinno być to mocno skomplikowane. Dobra. No i rozglądajmy też się ewentualnie za jakąś konsolą, która by pozwoliła nam zdobyć te protonowe bomby. Tutaj więcej sitów, ale też nie są coś bardzo mocni, więc możemy sobie po prostu ich tutaj posmażyć i chyba tyle. Dokładnie. Dobra, jakieś szczątki podnośmy. Czemu nie? Okej, okay, czy tu jest więcej szczątek? Nie, ale to jest locker room. Czy locker room? Locker po prostu. Szafka. Master speed odpalmy. Dobra, chodźmy na razie może w stronę centrum. Jeszcze więcej sitów. Patrzcie, ja też umiem piorunkami, haha. Trochę mam mało życia w sobie, zaraz trzeba będzie się podchilować. Ale najpierw sobie pokonajmy tutaj wszystkich. Dobra, teraz muszę sobie master heal odpalić. I Vises nam też to zrobi, więc się healujemy ładnie. Dobra. Kolejny locker. Chodźmy teraz tutaj, powiedzmy. Okej, okay, to jest przejście dalej. Okej, okay, czyli tak to wygląda. Jest takie dosyć pogmatwane to dojście. Więc za chwilę sobie na pewno cofniemy się. Okej, okay, mamy też dla siebie kolejny level jeszcze. Więc bardzo, bardzo spoko. Rozdajmy go od razu. Możemy sobie dać jeden atrybut. Niewiele mi on da, dam sobie w siłę, żeby trochę się zrównoważyć, jeśli o to chodzi. Tak, to resztę dajemy sobie nasze rzeczy plus repair. Perk. Może być on dosyć ważny teraz i w sumie to nie wiem, co sobie dać. Advanced Jedi Defense. Improved Empathy raczej nie. Średnich zbroi raczej też nie. Dobra, weźmy sobie Advanced Jedi Defense. Jeśli chodzi o moce, chyba tą lepszą tarczę sobie dalej wezmę. Bo dzięki temu
może jak będziemy sami walczyć i sam się będę musiał buffować, to będziemy mieli większe szanse. Dobra, czyli okazało się, że na lewo to jest ścieżka główna, na prawo była ścieżka poboczna, więc się lekko cofnijmy. Przy okazji pozbieramy szczątki, które tam wcześniej pominąłem, bo nie widziałem, że to są jeszcze ciała, które te szczątki w sobie mają. Tu kolejne life support paki, nie life support paki. No zbieramy ich całkiem srogo, ale no na pewno będą, podejrzewam, przydatne, więc pozbierajmy ich jeszcze więcej. Tak z 20 myślę, nazbierałem już, może nawet nazbieram więcej. Dobra. I tu nic więcej nie ma. Ok, czyli ruszamy dalej. W takim razie master speed i przed siebie. Jeśli o to chodzi, Nihilus. Tak, dobra. Z Nihilusem niedługo będziemy się konfrontować, bo zapewne musimy jedynie dojść na sam mostek. To jest jakieś takie, wiecie, super ekstra zabezpieczone dojście, gdzie żeby dojść, no to trzeba się przebić przez sporą liczbę pomieszczeń różnych poplątanych między sobą. Jak zwykle wpierw na lewo, jakiejś konsoli tutaj nie ma, nie ma. Leads to the bridge and my former master. If you wish to gather your strength, this is the last time. Dobra, w takim razie to oznacza, że czeka nas walka. Pytanie, czy jak ja sobie teraz poodpalam jakieś adrenale, to czy mi to zostanie? Mam nadzieję, więc sobie podpalam generalnie. Dobra, Chani stymulanta nie mam, mogę wziąć sobie Master Valor, mogę sobie wziąć Battle Meditation, Force Enlightenment. Okej. Force Shielda, Master Speeda, zostawić na heala, zapisać grę i ruszamy. W takim razie mamy Nihilusa do pokonania. Nie wiem, czy nie zbuffowałem za wcześnie. Zobaczymy. No nic, skonfrontujmy się z nim, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Może tutaj jeszcze safe jeden, żeby nie chodzić tyle. Szkoda, że nie wiemy, co on mówi, bo jakby przez to jest to trochę takie mniej, mam wrażenie, dramatyczne. No dobra, walczymy z Nihilusem w takim razie. Widzę, że wszystkie moje buffy, dosłownie wszystkie moje buffy zeszły, więc może ja sobie dam chociaż jakiegoś tego... trochę tych fajniejszych rzeczy. Ja się podbuffuję może, bo jakby nie wiem, na ile to będzie skuteczne i w ogóle. Ale myślę, że podbuffowanie się na dobry początek może nie być takim złym pomysłem. Bo to też nam da więcej tutaj czasu. I pytanie, na ile pioruny są na niego skuteczne, na ile lepiej będzie jednak walczyć mieczem. Chyba jednak lepiej będzie walczyć mieczem. Weźmy sobie od razu Life Support Pack. Weźmy też go dla Visa, skażmy użyć. Czy to ja na niej użyję? To jest dobre pytanie. W sumie. Dobra, widzę, że tam na spokojnie też... na spokojnie nam strzela z dystansu Mandalor, tak więc on tam cały czas powinien jakieś lekkie obrażenia dla niego zadawać. Okej. Okay. Pierwsza faza skończona. He is too powerful. He...
for long. Okej, okay. Visas go w jakiś sposób tutaj była w stanie jeszcze ogłuszyć, czy coś w tym stylu. Dobra, więc lecimy dalej. Wiesz co, dobra, no chociaż ten Force Enlightenment, bo on całkiem chyba sporo daje. I bitewna medytacja, myślę, przynajmniej te dwa buffy to sobie aktywujemy. Generalnie. Bo to, myślę, jest bardzo potrzebne, żeby właśnie mu chociażby duży damage dodawać. Tak więc dobra, no walczymy. On tu sobie nam kradnie życie, ale niewiele mu to daje. Bo nie jest to jakaś potężna moc. I dobra, niedługo powinien być pokonany, no to wychodzi. Nie zostało mu dużo życia. Nie była to trudna walka. What the hell are you doing up there? We need to get off this ship. Now! I have to see with the Force and my eyes. Yes, it was enough. The death of my homeworld will always have its place within me, but it no longer dictates my future. I wish to learn the ways of the Force from one who has already faced that pain, and to use it to save the galaxy from those who would do it harm. Wherever you walk, I will follow you. My path is at an end. Candorus, are you all right? Get away from me. I don't need your help. Just leave me here. Candorus, the Force lies in all living things. I have watched my people die. You will survive. You have no choice. You have been wounded before and lived, Mandalorian. Rise. Many battles do you still have left in you. You sound like Revan at the end. Do you know what he told me as I lay dying on the Outer Rim? That the Mandalorian Wars were our doom. And that we had been deceived. That it had never been our decision to wage war on the Republic. Revan said the Mandalorians didn't invade the Republic space 10 years ago because it was our choice. We were tricked. Our entire people sacrificed as pawns. And never knew it. He said there was a war coming. That it was waiting out in the unknown regions. In the dark. Waiting for us to destroy each other. A war? This war? No, not this one. Another one. More terrible. Against an evil we couldn't begin to comprehend. A war of belief that had been fought for thousands of years. Revan went off to fight it. And left you here. Revan was one of the greatest military leaders in the galaxy. In history. He had no use for a people who had already been beaten once. He said the time of the Mandalorians was over. The Mandalorian Wars had killed us. And he laughed. And that is what burns in your heart. And that is why Clan Ordo was reborn. To prove Revan wrong. No, not Revan. No dobra, Nihilus pokonany. Musimy teraz już tylko zniszczyć ten statek. Pytanie, jak to zrobić, bo... W sumie to nie wiem, czy to jest jakaś konsola do tego. Nihilus Slave. Okej, mamy jego niewolników. Niewiele mi oni chyba dadzą. Dobra, to pytanie, w jaki sposób zdobyć tą ostatnią tą? Bo tu mamy tych jego niewolników, do których chyba zejść nawet nie mogę.
bo oni są w takim dołku, a tutaj za bardzo schodków nie ma. W sensie są jakieś schodki, nagle się urywają w dół kompletnie. Tutaj też żadnej nie widzę konsoli, z którą mógłbym wejść w interakcję. Więc tu chyba już nic więcej nie ma tak naprawdę na tym mostku, więc się okazuje, że chyba jakaś ta konsola, której potrzebuję, musi być gdzieś na tym niższym pokładzie. No nic, dobra, no musimy nadal zniszczyć ten statek i to jest nasz aktualnie jedyny główny cel. Tak więc chodźmy i spróbujmy go osiągnąć. Musimy jednak w tym celu, cholera, znaleźć jakąś konsolę. A mówię, no tam biegałem wszędzie i żadnej konsoli nie widziałem, co jest trochę niepokojące. No ale dobra, zobaczymy. Okej, sytuacja, przez przypadek zapauzowałem grę. Oczywiście tego nie chciałem robić. O, co ciekawe, to jakąś jeszcze skrzynkę pominąłem. Czy gra chyba niepotrzebnie mnie tak tutaj ekwipowała w te wszystkie jakieś, wiecie, te med pakiety i w ogóle. Kurczę mać, to gdzie może być jakaś konsolka do tego? Nie wiem, gdzieś może w tych pomieszczeniach, gdzie się niedokładnie przeszukałem. O, Tobin, siema. Have you come to kill me? The final insult, stripping Onderon, my soldiers, my home from me, only to have me die here. He happened. The hunger that fills this vessel. It is power, but it consumes without end. It is that power we felt on Onderon, that Vaklu felt. It was an echo, too strong to ignore. General Vaklu and I, when it seemed that we would need more to take Onderon, make it strong again, he came with his power, his soldiers. It seemed as if there was nothing we could not do. Nothing the Queen could do to stop us. I have served the wrong master. He cares nothing for Onderon, its soldiers, its people. Everything exists to feed his will. I came here, to this dead ship, and now he will not permit me to leave. This ship, it is a graveyard of a terrible battle. Everything on it slowly dies, as long as he hungers. It is the way of all life that serves him. In his presence, all life dies. This ship is from Malachor. This Sith Lord of yours bolsters his fleet with ships from that world? He's nothing more than a scavenger. I think he is of that place. If so, then his power may be great indeed. Greater than I had thought. The Master suffers. If he cannot feed, then the hunger begins to consume him. The planet, Telos, he may feed on something upon its surface to sustain him a while longer. Dobra, trochę szkoda, że mamy teraz tą rozmowę, bo już go pokonaliśmy. Trochę to dziwne, że te opcje dalej gotowe, dostępne, znaczy się, no ale cóż. You think to lie to me still? I will not be deceived again. I told him, you know, what the old woman told me. I told him of the academy here, of the Jedi here. I could not have kept it from him, even if I had wanted to. He means that Jedi witch you travel with, Kreia. Yes, the old woman on Onderon. She spoke of the Jedi Academy here on Telos, and my master was forced to come here. Then her lies will mean the planet's destruction. He will destroy all of Telos. He will turn it to fire again and crush the planet beneath him. He will devour them all. Murder them all. If there are no Jedi here, then my lord cannot feed his hunger. He will destroy the planet, the station. He will cleanse it of life. Even if the people below are not Force-sensitive, the small amount he can feed on from the mass destruction of the station and the life on the planet will sustain him a while longer. And if there are no Jedi below, he will have no other choice. Dobra, wiesz co, nie będę klikać tych dialogów, bo one są bez sensu, bo już go pokonaliśmy. There is nothing to be done except wait. If you go to him, he will destroy you, and your last moment shall be of shadow.
and pain. Onderon. But there's no longer any need. You are right. As long as he exists, Onderon is in danger. The galaxy is in danger. What would you have me do? Go report to the target site, Colonel. I'll let my men know you're coming. And if you try anything stupid, they'll shoot you dead. I will do as you ask, for Onderon's sake. We shouldn't waste our time with the weak. Okej, Mandalor jeszcze tutaj jakieś wąty miał do tego spotkania z Tubinem. Okej, czyli ja tutaj takiego skrzydła chyba nie przeszukałem dokładnie. Dobra, no nadal szukamy jakiejś konsoli, którą moglibyśmy użyć, żeby aktywować, kurczę, tą protonową rakietę. Bo brakuje nam jeszcze jednej, nie? Chyba, nadal jakby to mnie nie ruszyło. No mam tego Tobina teoretycznie po swojej stronie. Ale to chyba było inne jakieś zadanie, w sensie nie to musiałem zrobić, żeby teraz progresować. Zaraz, przejdźmy tutaj. Bo tak, gdzie jest ostatnie miejsce, gdzie ja mam zostawić bombę? Chyba tu, nie? Tu chyba jeszcze tylko nie zostawiłem. Tylko, że no nie mogę, bo nie mam żadnej. Dobre pytanie, co mam teraz zrobić? Nie wiem, czy się nie będę musiał wspomóc internetem, bo tak biegać tutaj w kółko, nie wiedząc do końca gdzie, to mi się nie uśmiecha. No chodźmy jeszcze raz tu, gdzie mamy te misaile, ale no mówię, no nie widziałem tutaj żadnej konsoli, ani chyba w tym pomieszczeniu też żadnej konsoli nie ma, która by mi cokolwiek... A, dobra, sorry, jest. Ślepy jestem, dobra. Seal the missile bay doors, activate the launch sequence. Okej, okay, wait. Missile base doors not respond to penetrate, override enacted, override emergency. Okej. Okay. Czy to coś nam dało? Tak, dobra. Remove the proton core. Spoko. Dobra, czyli po prostu byłem ślepy kompletnie wcześniej. Mogliśmy to zrobić w dużo lepszej kolejności, ale zwaliłem. No cóż. My bad. Dobra, czyli chcemy przejść tam, gdzie jeszcze tylko nie założyliśmy tej bomby, więc tutaj na prawo generalnie i to powinno być zaraz gdzieś tutaj. You've reached one of the target sites. Place the proton core, prime it, then give the signal, Mandalore. Arming signal received, Mandalore. The proton core is active. That's the last of them, Mandalore. We can destroy the ship on your command. No dobra, i to tyle. Teraz już musimy się po prostu wycofać. No dobra. W takim razie cofamy się do wyjścia i tyle. Generalnie. Nie wiem, po co nam ten Tobin był, ale okej. No w każdym razie po prostu biegniemy do wyjścia. Nie ma co już tutaj chyba nic więcej przeszukiwać, bo nic tutaj więcej nie zrobimy. Tak więc Revenger będzie zniszczony. Ale co jeszcze pozostanie? To zajęć się Krayo i podróż na Malachor 5, więc już czuję, że ten odcinek ostatecznie podzielę na trzy części, bo mamy już godzinę. Podejrzewam, że jeszcze tak to najmniej drugie tyle nawet może być tej gry, chociaż mam nadzieję, że trochę mniej, ale podejrzewam, że może być tak jeszcze z godzinę, zobaczymy. Ale jak mówię, chcę już dzisiaj siąść i to skończyć, a jak to ostatecznie podzielę, to jeszcze zobaczymy. Na razie dobra. Jesteśmy przy wyjściu. Czy to tutaj miałem się udać? Mam nadzieję. Chyba nie. Przecież mamy dużo ognia. Pytanie, gdzie mam się teraz udać, bo nie wiem. Znaczy, przyszliśmy stąd, ale tu w sumie wyjścia nie ma. A dobra, jest wyjście, sorry. Tak.